Mateusz Kutrzeba, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na burmistrza, otworzył swoje biuro wyborcze przy ulicy Spółdzielczej w Dębicy, w którym mieszkańcy naszego miasta i regionu mogą osobiście spotkać się i porozmawiać zarówno z pretendentem na fotel włodarza, jak też z kandydatami do Rady Miasta i Powiatu. Podczas spotkania inaugurującego działalność biura Mateusz Kutrzeba zaprezentował także wspólny program wyborczy wszystkich kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Kandydat na burmistrza Dębicy podkreślał przede wszystkim konieczność poszerzenia granic miasta, powołania centrum obsługi inwestora, rozbudowy mieszkalnictwa oraz poprawy jakości życia i bezpieczeństwa w Dębicy. Jest to program, który został napisany, został stworzony przez wszystkich radnych obecnej kadencji i również doradzaliśmy się u radnych poprzedniej kadencji. Został on skonsultowany z ekspertami w tychże zaproponowanych tutaj dziedzinach. Oczywiście ten program nie ma formuły zamkniętej, będziemy go w trakcie kampanii na bieżąco poszerzać. Jeden z punktów już omówiłem na konferencji prasowej, mianowicie rozwój mieszkalnictwa i zaręczam, że każdy z tych punktów, każdy z tych filarów będzie szczegółowo w trakcie kampanii wyborczej rozszerzany, przedstawiany w każdym szczególe. Będziemy to robić oczywiście poprzez konferencje prasowe, poprzez materiały wyborcze już skierowane bezpośrednio do mieszkańców Dębicy, jak również przez media społecznościowe. Pierwszy z tych filarów, czyli impulsy rozwoju regionu, przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego. Chodzi nam tutaj głównie i przede wszystkim o poszerzenie granic miasta, o powołanie centrum obsługi inwestora. Szerzej mówiłem o tym już na konferencji na temat współpracy biznesu i samorządu organizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Chcemy również, żebyśmy utworzyli inkubator przedsiębiorczości, czyli takie miejsce inkubacji, gdzie nowi przedsiębiorcy, jak i istniejący, działający na terenie miasta będą mogli dla siebie znaleźć miejsce. Chcemy wprowadzić system ulg dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy. Wiele samorządów z tej możliwości korzysta i widzimy pozytywne efekty. Jest to opłacalne zarówno dla samorządu, jak i dla biznesu. I ostatni punkt to zadbanie o dobre relacje z gminami i powiatem, co w moim przekonaniu będzie przede wszystkim głównym warunkiem do tego, żeby skutecznie doprowadzić do poszerzenia granic miasta. Uważam, że w tej kadencji samorządu, zarówno ze strony jakby samorządu miejskiego, jak i powiatowego, no, doszło do pewnych zaniedbań. Mówię tutaj między innymi o kwestii budowy nowego zespołu szkół specjalnych. Drugi filar naszego programu wyborczego to wzrost jakości życia i poprawa bezpieczeństwa w mieście. To przede wszystkim czyste powietrze. Chcemy kontynuować nasz program współtworzony z szefem kampanii Mateuszem Cebulą dotacji celowych na wymianę piecy. Chcemy też, jakby, żebyśmy skutecznie pozyskiwali środki z rządowych programów, między innymi z programu Czysta Energia. Musimy zadbać również o rewitalizację rynku. Rewitalizacja terenów zielonych nad Wisłoką, o czym też już Państwu na konferencji prasowej wspominałem. Chcemy również skutecznie zrewitalizować i upiększyć park imienia Skarbka Borowskiego. Uważamy, że należy doprowadzić do rozwoju monitoringu na terenie miasta Dębicy i usprawnić współpracę między Strażą Miejską a Policją w sprawie bezpieczeństwa. Chcemy wprowadzić bezpłatną komunikację miejską dla dębickich uczniów. Chcemy rozbudować dom seniora i przygotować nową, atrakcyjną ofertę spędzania wolnego czasu dla naszych seniorów. Chcemy, i to też już zostało zasygnalizowane, utworzyć miejski program profilaktyki zdrowotnej. Będę chciał doprowadzić do tego, żeby w każdej dębickiej szkole reaktywowało gabinety stomatologiczne. Pierwszy gabinet, na mój wniosek, już powstał w szkole podstawowej numer 11. I chcemy rozwijać budżet obywatelski. Ma się to wiązać przede wszystkim z zapowiedziami rządowymi i chcemy doprowadzić do tego, żeby te środki na budżet obywatelski były większe. Chcemy też, jakby sam regulamin budżetu obywatelskiego zmienić i przygotować go w taki sposób, aby był bardziej dostępny i przyjazny dla mieszkańców.
Trzeci filar naszego programu to rozwój mieszkalnictwa. Tutaj nie będę jakby tego poszerzał, bo zostało już to szeroko powiedziane. Tylko przypomnę króciutko. Budowa niskoczynszowych mieszkań, realizacja programu Mieszkanie Plus, rozbudowa i modernizacja lokali socjalnych, fundusz na remont miejskiego zasobu mieszkaniowego i bonifikaty na przekształcenia użytkowania wieczystego. Czwarty filar programu Prawa i Sprawiedliwości to pobudzenie aktywności społecznej, kulturalnej i sportowej. Będziemy chcieli utworzyć Centrum Aktywności Społecznej i Kulturalnej, które miało być takim odpowiednikiem inkubatora przedsiębiorczości, tylko jakby ma być to inkubator dla działań kulturalnych. Chcemy stworzyć atrakcyjną ofertę dla dzieci i młodzieży spędzania wolnego czasu w trakcie wakacji i ferii i miałoby się to skupiać wokół programu Wakacje w Mieście. Chcemy wyremontować obecne place zabaw. Rozmawiamy z mieszkańcami. Mieszkańcy zgłaszają nam, że niestety na poszczególnych osiedlach te prace zabaw wyglądają no, tak, jak zostały zbudowane te paręnaście lat temu, no i są po prostu zaniedbane i zniszczone. Chcemy również, aby na każdym osiedlu, tam gdzie tych placów zabaw nie ma albo jest ich za mało, chcemy zbudować kolejne wraz z siłowniami plenerowymi, które będą przystosowane również dla seniorów i dla osób niepełnosprawnych. Chcemy doprowadzić do remontu hali sportowej przy ulicy Kościuszki, do kompleksowego remontu domu sportu i stadionów miejskich przy ulicy Parkowej i przy ulicy Sportowej. Chciałbym, i to jest takie jakby moje marzenie, żeby w trakcie sezonu zimowego na dębickim rynku powstało odkryte lodowisko. Myślę, że rynek jest tak duży, płyta rynku jest taka duża, że naprawdę byłaby to bardzo atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu w naszym mieście. I będziemy chcieli doprowadzić do dalszej modernizacji i pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego albo z Ministerstwa Sportu na dalszą przebudowę krytego lodowiska. Ostatni, piąty punkt, przemyślane inwestycje i rozsądne gospodarowanie. Chcemy przygotować wieloletni plan prac infrastrukturalnych, remontów ulic. Dzisiaj odbywa się to dość chaotycznie, powstają kolejne dokumenty i papiery, które się mnożą i bardzo często te inwestycje, na które już są jakby dokumenty, nie są realizowane. Będziemy chcieli to zmienić, żeby to miało po prostu sens i żeby mieszkańcy danych ulic wiedzieli, w jakim czasie i kiedy te remonty infrastrukturalne będą dokonane. Będziemy chcieli zracjonalizować system gospodarki odpadami. Będziemy chcieli doprowadzić do utworzenia centrum przesiadkowo-komunikacyjnego. Będzie to powiązane również z budową na terenie Dębicy kolei aglomeracyjnej. Jako miasto już głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości Wspólnoty Ziemi Dębickiej weszliśmy w ten program. Będziemy chcieli doprowadzić do wykonania, do skutecznego wykonania odwiertu geotermalnego. Będę chciał doprowadzić również do budowy i remontu ścieżek rowerowych. Dzisiaj dobrze wiemy, że te ścieżki są źle budowane, są budowane z kostki brukowej i rowerzyści narzekają, że się po tym nie da jeździć. Będziemy chcieli, żeby zmienić tą technikę budowania, żeby te ścieżki były budowane z asfaltu, żeby te krawężniki między ścieżkami były niskie, żeby spokojnie można było tym rowerem zjechać i na ścieżkę rowerową wjechać. I ostatni punkt, będziemy chcieli doprowadzić do skutecznego egzekwowania czystości w naszym mieście. Mieszkańcy nam zgłaszają, czy to poprzez media społecznościowe, czy poprzez indywidualne spotkania, że niestety miasto jest brudne. Do dzisiaj na ulicach jeszcze leży przykładowo piasek, który służył do posypywania zlodowaciałych ulic w trakcie sezonu zimowego. Czy propozycje przedstawione przez kandydatów Prawa i Sprawiedliwości przekonają mieszkańców Dębicy? Przekonamy się 21 października podczas pierwszej tury głosowania w tegorocznych wyborach samorządowych. Ewentualna druga tura wyborów dla kandydatów walczących o fotel burmistrza została zaplanowana na 4 listopada.